się Radosław Pawłowski. Jestem pracownikiem firmy badawczo-rozwojowej. Od wielu lat zajmujemy się w firmie wytwarzaniem przede wszystkim nanocząstek i szukamy dla nich specyficznych, specjalistycznych zastosowań w wielu dziedzinach naszego życia. Dzisiejszy wykład będzie na temat niebezpieczeństwa stosowania takich nanocząstek w fitoterapii i czym takie stosowanie grozi. Jeżeli chodzi o samą prezentację, to pierwsza część tej prezentacji będzie poświęcona nanomaterii, czyli czym są takie nanomateriały, jakie wytwarzamy, jakie możemy pozyskać, jak możemy je modyfikować. Też zobaczymy kilka przykładów takich nanomateriałów. Natomiast druga część prezentacji będzie poświęcona już procesom biochemicznym, jakie zachodzą w komórkach głównie zwierzęcych przy stosowaniu takich nanomateriałów. I teraz tak, jeżeli chodzi o nanomateriały, to tutaj mamy definicję nanomaterii. Natomiast ja mogę Państwu zdradzić taki sekret, że jest to każdy materiał, który występuje przynajmniej w jednym wymiarze poniżej 100 nanometrów. Wtedy możemy mówić, że ten materiał jest już materiałem nano. I teraz, żeby nie być gołosłownym, chciałbym też zademonstrować Państwu taką skalę tego nanoświata. I teraz tak, tutaj mamy trzy struktury. Po lewej stronie jest to erytrocyt krwinka ludzka, która ma szerokość około 7000 nanometrów. Tutaj jest fragment nici DNA, który ma szerokość około 2,5 nanometra. Natomiast po prawej stronie jest rysunek atomu węgla, który ma średnicę około 0,15 nanometra. Jeżeli chodzi o metody wytwarzania, to możemy je podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupą są to metody wytwarzania fizycznego, które możemy podzielić na metody próżniowe, termiczne, resztę Państwo widzicie na slajdzie. Natomiast wszystkie metody fizyczne wytwarzania nanomateriałów są dedykowane do wykorzystania, ale nie wszędzie tam, gdzie nie występuje zastosowanie medyczne. Osiągamy wtedy materiał nano, natomiast ten materiał zawsze jest zanieczyszczony jakimiś częściami organicznymi, które nie są mile widziane i dobrze widziane w zastosowaniach medycznych. Natomiast jeżeli chodzi o metody chemiczne, to tutaj właśnie redukcja chemiczna czy układy koloidalne. I tutaj możemy uzyskiwać bardzo wysokiej klasy czystości materiał nano, który możemy potem stosować na przykład w medycynie czy w fitoterapii. Jeżeli chodzi o taki podział nanomateriałów, to ogólnie dzielimy je na materiały zerowymiarowe, czyli takim przykładem takich materiałów są kropki kwantowe. Tak, coś może być zerowymiarowe, jeżeli jest nieskończenie małe. Jest też, nanomateriały są też jednowymiarowe, tutaj są rurki węglowe, gdzie w jednym wymiarze mają ten wymiar nano duży, natomiast ten mniejszy jest pomijany, dlatego jednowymiarowe. Dwuwymiarowe to są płatki grafenowe. No i trójwymiarowe to cała reszta cząstek, na przykład cząstki sferyczne, sześcienne i tak dalej. Jeszcze innym podziałem takim, który możemy tutaj przytoczyć, jest podział na części organiczne i na cząstki nieorganiczne. I tutaj cząstkami organicznymi będą wszelakie struktury, przede wszystkim węglowe, czyli grafeny, nanorurki węglowe, czy też na przykład jakieś nanopolimery. Natomiast nieorganiczne to są wszystkie nanocząstki metaliczne i nanocząstki ceramiczne łącznie z ich spiekami. No i teraz, tak jak powiedziałem na początku, takie przykłady z życia wzięte nanomateriałów, jak one wyglądają tak naprawdę. To są wszystko zdjęcia wykonane w naszym laboratorium. My na takich materiałach pracujemy. I teraz tak. Po lewej widzimy nanorurki węglowe, czyli są to takie twory węglowe, które tworzą sieć. W środku natomiast są puste. Jeżeli chodzi o płatki grafenowe, to tutaj widzimy agregat płatka grafenowego, płatków grafenowych. Co to są agregaty, aglomeraty i uziarnienie, będę mówił później, w dalszym etapie prezentacji.
Natomiast z reguły nanomateriały właśnie nie występują w pojedynczych formach, ciężko takie formy uzyskać, dlatego występują w formie agregatów. Tutaj mamy płatki grafenowe, tutaj mamy nanodruty srebrowe, nanodruty miedziowe, tlenek srebra i oraz nanosfery srebra. Każdy z tych układów jest charakterystyczny dla danego materiału. Już mówię o co chodzi. Jeżeli chodzi na przykład o struktury węglowe, to nie jesteśmy w stanie osiągnąć na przykład kształtów sferoidalnych w cząstkach węglowych. I tak samo jeżeli na przykład chodzi o struktury srebrowe, no tutaj mam większe pole do popisu, bo mogą być to płatki, mogą być to sfery, mogą być to sześciany. Natomiast to wszystko zależy od układu krystalograficznego atomów, jaki występuje w danym materiale. Oj, chyba mi się coś rozjechało. Jeżeli chodzi, tak, stabilizacja. Już Państwu mówię, o co chodzi tutaj. Tak, jest to przede wszystkim podstawa nanomaterii, ponieważ nanomateriał składa się z fazy na przykład srebrowej, czy może być to jakakolwiek inna faza metaliczna lub ceramiczna, natomiast on zawsze otoczony jest fazą stabilizującą. Dlaczego tak, a dlaczego nie? Ponieważ nie możemy mówić o nanomateriałach, kiedy tego wymiaru nano już nie ma. Natomiast jeżeli nie dodamy stabilizatora, czyli jakiejś rzeczy, często organicznej, która nam wyznacza granicę ziarna, która zatrzymuje nam ten proces tworzenia się tego ziarna, bo takie ziarno cały czas rośnie. Ono z atomów, jonów, te jony się zderzają ze sobą, tworzy się tak zwane ziarno. Te ziarno cały czas zarodkuje, powiększa się i powiększa swój rozmiar. Natomiast musimy dodać czegoś tam, co zatrzyma nas w tej skali nano. Jeżeli tego nie zrobimy, to te wszystkie materiały mają tak wysoką energię powierzchniową, że one będą cały czas ze sobą się łączyły i będą tworzyć już struktury mikronowe i potem jeszcze większe. Dlatego ta faza stabilizująca jest tak ważna. Tutaj było na slajdzie kilka jej charakterystyk. Natomiast mogę Państwu powiedzieć, że przede wszystkim, to w zależności od tego, jakiego środka użyjemy do stabilizacji, tak osiągniemy dany produkt, czyli produkt może być albo hydrofobowy, albo hydrofilowy. Co wiąże się potem z różnym jego zastosowaniem. Możemy go wtedy zdyspergować w fazie albo rozpuszczalnika polarnego, albo niepolarnego. Może on też wyznacza właśnie granice ziaren, ułatwia przechowywanie takiego ziarna, bo na dalszym slajdzie będę mówił właśnie na temat właśnie tego uziarnienia. Natomiast ta otoczka organiczna przede wszystkim zabezpiecza przed tą dalszą agregacją tego ziarna, natomiast ona zawsze następuje, ponieważ my przechowując ziarno, przechowujemy je w fazie suchej. Jedynym takim przykładem, nazwijmy to, roztworów, które posiadają nanocząstki, są koloidy, natomiast nie są to stałe roztwory, one zawsze ulegają też agregacji. No i teraz właśnie tak jak powiedziałem, tutaj są różne frakcje ziaren. Jeżeli mówimy o nanoziarnie, mówimy o pojedynczym ziarnie, na przykład srebrowym, miedziowym czy płatku grafenowym. Natomiast jest to pojedyncze ziarno. Jeżeli mówimy o agregacie, tak jak tutaj mamy, po lewej stronie mamy agregat, jest to większa struktura, już mikronowa, natomiast w tej strukturze możemy wyodrębnić na przykład nanoziarno, bo ono składa się z dziesiątków miliardów pojedynczych nanoziaren. I tutaj mamy jedynka i dwójka na slajdzie, oznacza, to są różne stopnie rozdrobnienia takich ziaren, czyli tutaj mówimy już o aglomeratach, natomiast trójeczka jest to roztwór koloidalny, po lewej stronie jest w fazie zawieszonej, czyli stabilnej, natomiast po prawej stronie jest on wytrącony, wymuszona sedymentacja tego roztworu, potem taki roztwór jest suszony, no i powstaje nam proszek. Właśnie jeżeli chodzi o koloidy, czym jest koloid? Koloid jest specyficznym układem do otrzymywania nanocząstek, ponieważ dodając
jakichś jonów do roztworu, wymuszamy ich agregację, znaczy ich zarodkowanie, przepraszam, tworzą się wtedy ziarna. I wtedy możemy mówić o roztworze, o koloidzie, ponieważ te ziarna są rozproszone w tej fazie rozpraszającej. Dlatego tak jak jest to w myśl definicji, jest to dwufazowa mieszanina. I takim na przykład przykładem koloidu może być mgła, może być dym. Piana mydlana też jest przykładem koloidu. To są wszystko różne substancje rozpraszane w różnym ośrodku rozpraszającym. Natomiast zawsze są to koloidy. Na przykład koloidalne srebro. Jak taki koloid rozpoznać? Służy do tego tak zwany efekt Tyndala. Jeżeli roztwór jest czysty, klarowny, posiada tylko rozpuszczone jony w sobie, to nie będzie rozpraszał takiego światła. Natomiast jeżeli w roztworze znajdują się większe cząstki niż jony, to one będą rozpraszać to światło, tworząc taki charakterystyczny stożek. I ten efekt towarzyszy nam przez całe życie, bo na przykład kurz wzbity z drogi tak samo rozszczepia światło słoneczne, które pada na ten kurz, dlatego widzimy takie snopy światła. To jest efekt Tyndala. Teraz, co czyni wyjątkowym takie nanomateriały? Przede wszystkim to, jakie dają możliwości. Możemy zastosować je w różnych dziedzinach naszego życia, na przykład w inżynierii materiałowej, w elektronice, energetyce, w medycynie i zdrowiu ludzkim, czy też technologii żywności i też pewnie w wielu, wielu innych dziedzinach, które tutaj nie są wymienione. Natomiast my byśmy się skupili dzisiaj na tej medycynie i zdrowiu ludzkim. Dlaczego one są takie wyjątkowe akurat do tych zastosowań? Ponieważ, proszę Państwa, posiadają bardzo specyficzne właściwości mechaniczne, elektryczne, magnetyczne, fizykochemiczne, optyczne i biokatalityczne. Na przykład nanocząstki żelaza służą do wykrywania nowotworów przez wykorzystanie ich właściwości magnetycznych. Tutaj, o właśnie, to będzie lepiej widać. Czyli ta nanotechnologia służy diagnostyce, medycynie, technologii żywności czy farmacji w wielu przykładach, na przykład w implantologii, bakteriologii czy w terapiach antynowotworowych. To tak, żeby Państwo po prostu wiedzieli. Jeżeli chodzi o takie aplikacje tych nanocząstek, to możemy je podzielić na aplikacje zewnętrzne i aplikacje wewnętrzne. Zewnętrznymi aplikacjami mogą być wszystkie środki specjalistyczne do dezynfekcji skóry, tutaj zawierające na przykład jony czy cząstki srebra lub miedzi, powłoki antybakteryjne przeciwdrobnoustrojowe, takie jak grafen. I tutaj taka ciekawostka, że grafen odpowiednio nałożony i ułożony ma układ taki sam jak łuska na skórze rekina. Czyli tworzy taki układ dachówkowy, gdzie ten układ całkowicie przeciwdziała wytworzeniu się biofilmu bakteryjnego na takiej powierzchni. Czyli jest bakteriostatyczny. Jeżeli chodzi o na przykład hodowlę tkanek, na przykład skóry, to takie nanorurki głównie służą jako rusztowania pod hodowlę takich tkanek. No i aplikacje wewnętrzne, gdzie możemy mówić na przykład o nośnikach molekuł w zmodyfikowanym działaniu. Tutaj też nanorurki węglowe nam przychodzą z pomocą. Czy wzmocnienie radioterapii, tutaj złoto. Natomiast bardzo proszę Państwa, apelowałbym o to, że taka aplikacja powinna być kontrolowana przez specjalistę. Dlatego, gdyż możemy sobie, niekontrolowane aplikacje mogą nam przynieść więcej szkody niż pożytku, co zresztą na późniejszych slajdach będę próbował Państwu pokazać, jak ten układ, jak ten proces biochemiczny z oddziaływaniem z różnymi jonami na przykład na komórkę działa. No i teraz, jeżeli chodzi o pochłanianie takich cząstek przez nasz organizm, to którą drogą najłatwiej? Wiadomo, że tu są takie trzy główne drogi wchłaniania tych nanocząstek przez skórę, przez układ oddechowy i układ pokarmowy. Jeżeli chodzi o skórę, to ona jakby najmniej wchłania cząstek przez swoje bariery, ponieważ posiada przede wszystkim warstwę rogową, warstwę naskórka, który jest szczelny i chroni przed wchłanianiem takich cząstek, nawet nanocząstek.
Potem jest układ oddechowy, tutaj już niestety, ale pęcherzyki płucne zbudowane są z nabłonka jednowarstwowego, który jest bardzo przepuszczalny. Dodatkowo w pęcherzykach płucnych występuje jeszcze surfaktant płucny, który ułatwia tą dyfundację tych cząstek przez pęcherzyki płucne do naczyń włosowatych. No i układ pokarmowy, czyli bardzo duża powierzchnia, bardzo duże rozwinięcie powierzchni, też nabłonek jednowarstwowy, który ułatwia to wchłonięcie tych nanocząstek przez układ pokarmowy. Natomiast wszystkie one wędrują, proszę Państwa, do krwiobiegu. Czy przez skórę, czy przez układ oddechowy, czy układ pokarmowy, trafiają one do krwiobiegu. Tam są pompowane do wszystkich tkanek, narządów naszego ciała. I tam też albo rozwijają efekt terapeutyczny, albo sieją zniszczenie. No i właśnie teraz tak, jeżeli chodzi o taki transport wewnątrzkomórkowy, bo już jesteśmy na tym etapie, że te na przykład jony srebra czy nanosrebro zostało wchłonięte do naszego organizmu, zostało rozprowadzone. Zostało rozprowadzone na poziomie makro, to teraz musimy przejść do tego poziomu niżej, czyli jesteśmy na etapie już komórkowym. Jeżeli chodzi o transport do komórki, to możemy podzielić go na transport małych i dużych cząstek. Transport małych cząstek opiera się na transporcie albo biernym, albo aktywnym. Transport bierny to jest osmoza, na przykład cząstek wody, czyli napływ lub wypływ z komórki tej wody, dyfuzja prosta lub ułatwiona, lub transport aktywny z użyciem tej energii komórkowej. Tutaj już wchodzą w grę białka przenośnikowe w naszych komórkach. Jeżeli chodzi o duże cząstki, to przede wszystkim jest to endocytoza, czyli pochłanianie. Tutaj możemy wyróżnić fagocytozę i pinocytozę. Fagocytoza to jest po prostu pochłanianie przez błonę komórkową większych cząstek, które znalazły się na powierzchni tej błony komórkowej. Jeżeli chodzi o taki transport jonów, bo też będę mówił na temat jonów metali ciężkich, nie możemy go... Nie może się on równać z transportem jonów makroskładników, które są nam potrzebne, niezbędne do funkcjonowania takiej komórki, ponieważ transport takich jonów odbywa się na przykład kanałami jonowymi, natomiast metale ciężkie tymi kanałami dostać się do środka komórki nie mogą. Dostają się na drodze endocytozy, czyli pożarcia przez komórkę. Teraz tak, jakie mechanizmy obronne ma komórka, która broni się przed takimi większymi cząsteczkami, ponieważ na przykład nanosrebro jest cząsteczką większą od wody, dlatego też nie będzie tak łatwo przenikać do wnętrza naszej komórki. I teraz tak, tutaj widzimy na slajdzie warstwę dwulipidową, fosfolipidową błony komórkowej. Złożona jest ona z dwóch warstw fosfolipidów, polarnej, w sensie hydrofilowej główki i hydrofobowego ogona. Przez taką warstwę woda może swobodnie przepływać, natomiast dlatego jest ona półprzepuszczalna, ponieważ duże cząstki przez nią przepłynąć nie mogą. Jeżeli chodzi o takie reakcje mechanicznej ochrony, tutaj występuje taka struktura glikoproteiny, czyli glikokalix, który nie tylko pełni funkcję receptorową, ale również tworzy taką, nazwijmy to, parasolkę ochronną przeciwko tym cząstkom. Natomiast jeżeli dojdzie do momentu, kiedy wystąpi zbytnie nagromadzenie tych cząstek na powierzchni błony komórkowej, wtedy komórka wprowadza jeszcze kolejny mechanizm, czyli fagocytozę. Pożera takie składniki, czasem składniki odżywcze, czasami też i są to składniki toksyczne. Obudowuje ją swoją błoną komórkową, wprowadza taki pęcherzyk do wnętrza komórki i tam pod ten pęcherzyk podłącza lizosomy, które uruchamiają enzymy hydrolityczne i starają się rozłożyć wszystko to, co jest w środku takiego pęcherzyka. Jeżeli chodzi o budowę komórki eukariotycznej, bo to o niej będziemy dzisiaj głównie mówić, ponieważ my jesteśmy organizmami, który składa się z komórki. Posiadamy w swoim wnętrzu komórki eukariotyczne. No i teraz tak, z najważniejszych organeli komórkowych możemy wyróżnić przede wszystkim jądro komórkowe, które pełni
taką rolę centrum sterowania całą komórką, to we wnętrzu jądra komórkowego znajduje się nasz materiał genetyczny w postaci DNA. To dięki temu jądru, możemy, ta komórka tak naprawdę istnieje, a jak istnieją komórki, to istnieją całe narządy, całe układy. Możemy też również wyróżnić mitochondria, które pełnią funkcję takich centrów energetycznych naszej komórki. To na nich zachodzi główna produkcja energii w postaci ATP, czyli adenozyntrifosforanu, który jest związkiem wykorzystywanym jako związek energetyczny do wszystkich procesów biochemicznych komórki. Jeszcze występuje aparat Golgiego, który pełni funkcję modyfikacyjną, czyli on zbiera wszystkie na przykład białka, pakuje je, dobudowywuje jakieś inne fragmenty, na przykład cukrowe, czyli modyfikuje i wysyła dalej. Jeżeli chodzi o takie malutkie grzybki, tak, w komórce, to są rybosomy, które są tak zwanym aparatem translacyjnym, to one odpowiadają za syntezę białek. To one dostają z jądra komórkowego informacje w postaci mRNA i to one odczytują tą informację i dzięki tej informacji budują białka. Jeżeli chodzi też o ER szorstkie, czyli retikulum endoplazmatyczne, to ona też odpowiada za biosyntezę białek, ponieważ na niej mieszczą się rybosomy. No i błona komórkowa wyznacza granice komórki. Jeżeli mówimy o komórce, też musimy powiedzieć o jej śmierci, ponieważ to z tą śmiercią związane są wszystkie nieprawidłowości, które odczuwamy, jeżeli na przykład zatrujemy swój organizm. I ten scenariusz wygląda dwojako. Jeżeli chodzi o taką zaprogramowaną śmierć, mówimy o apoptozie. Wtedy taka komórka sama programuje swoją śmierć, na przykład erytrocyty żyją 120 dni, potem są wyłapywane i utylizowane. Natomiast proces apoptozy jest procesem recyklingowym. Taka komórka dąży totalnie do zmniejszenia nakładów energetycznych, tak żeby nie obciążać reszty układu, na przykład tkanki czy narządu. Wszystko to, co może rozłożyć i popchnąć dalej do innych komórek, robi to, upakowuje i wysyła dalej i po prostu potem znika. Natomiast jeżeli chodzi o taką nagłą śmierć, to mówimy tutaj o nekrozie. Jest to totalne przeciwieństwo do apoptozy, ponieważ następuje ona nagle. Komórka nie może nic zrobić, więc następuje wyciek elektrolitu z wnętrza komórki na zewnątrz. Błona komórkowa traci ciągłość, następuje totalne rozspanie się takiej komórki. Te organella komórkowe nie ulegają redukcji, tylko dezintegracji. Komórka zamiast kurczyć się i zmniejszać, po prostu pęcznieje i, nazwijmy to, wybucha. Natomiast nadmierne nekrozy powodują bardzo mocne stany zapalne i mogą prowadzić do wielu chorób, na przykład rakowych. No i teraz właśnie, jeżeli chodzi o te zagrożenia, to tutaj głównie chciałbym przytoczyć przykłady nanosrebra, ponieważ jest ono bardzo mocno obecne w naszym życiu, stosowane namiętnie, stosowane w płynach do mycia, w żelach, kremach, w postaci srebra koloidalnego do stosowania wewnętrznego do picia. Dlatego chciałbym powiedzieć troszkę, skupić się właśnie na tym metalu. Jeżeli chodzi o jony Ag, bo to one odpowiedzialne są głównie za cały układ, nazwijmy to, tej biobójczości, oddziałują głównie na przykład z grupami aminowymi i grupami karboksylowymi. Są to grupy, które tworzą białka. Oddziałuje z grupą fosforanową, która tworzy kwasy nukleinowe. No i grupami tiolowymi i imidazolowymi, które biorą udział w wiązaniach na przykład siarkowych, w strukturach, na przykład w strukturach białkowych. Natomiast głównie chciałbym się skupić tutaj na enzymach, ponieważ enzymy to też białka, natomiast są one bardzo potrzebne w naszym organizmie, pełnią rolę takich przekaźników i zarządzają też wieloma procesami.
Jeżeli, proszę Państwa, zabraknie takich enzymów, bo taki jon srebra zniszczy taką strukturę enzymu, na przykład zniszczy enzymy antyoksydacyjne, wtedy to prowadzi do powstania stresu oksydacyjnego we wnętrzu komórki. Jeżeli nastąpi taka blokada takiego enzymu, na przykład, który wchodzi w skład łańcucha oddechowego, to łańcuch oddechowy powiem za chwilkę, nastąpi wzrost tego stresu, no i nastąpi zaburzenie tej homeostazy komórki, natomiast pojawią się reaktywne formy tlenu. Reaktywne formy tlenu to są nic innego jak wolne rodniki, które odpowiadają za procesy starzenia, przyspieszają starzenie takich komórek, naszych komórek, przyspieszają procesy starzenia tkanek. Wolny rodnik to nic innego jak atom tlenu z niesparowanym elektronem, czyli jest bardzo reaktywny i wszystkiego, czego się, tak, że tak powiem, dotknie, zaczyna z tym reagować. Proszę mi troszkę głośniej. Głośniej? Bliżej mikrofon. Bliżej? Tak, już? Okej. Jeżeli chodzi o takie uszkodzenia i dysfunkcje komórki, tutaj mamy widok na takie globalne uszkodzenia całej komórki i możemy wyróżnić przede wszystkim uszkodzenia błony komórkowej. Jeżeli to nastąpi, nastąpi wyciek elektrolitów. Może być też uszkodzenie mitochondriów, czyli tych centrów energetycznych. Może nastąpić uszkodzenie błony jądrowej i degradacja materiału genetycznego. Może nastąpić zablokowanie aparatu translacyjnego, czyli tych rybosomów. Nastąpią zmiany właśnie wewnątrzkomórkowego stężenia osmotycznego, czyli wypływ jonów z komórki oraz zostanie zablokowane działanie siateczki śródplazmatycznej szorstkiej. Natomiast teraz bym chciał omówić poszczególnie, znaczy z każdy z tych etapów, co się dzieje. Tutaj mamy peroksydację błony komórkowej, czyli utlenienie tej błony. Nadmierne nagromadzenie się na przykład nanocząstek srebra, ponieważ gdy mówimy o nanocząstkach srebra czy o jonach srebra, to głównie jony srebra odpowiadają za ten mechanizm degradacyjny całej komórki. Natomiast jeżeli są nanocząstki, to też są jony, ponieważ tam działają procesy utleniania i redukcji, więc te jony zawsze powstają z tych cząstek srebra. Więc jony srebra powodują zwiększenie RTE, tam był RTF, czyli reaktywne formy tlenu. Powoduje to utlenianie warstwy lipidów w błonie komórkowej. Jeżeli nastąpi takie utlenienie takiej warstwy, tych lipidów, to nastąpi właśnie obniżenie hydrofobowości lipidowej wnętrza błony. Nastąpi depolaryzacja takiej błony, następują różne zaburzenia aktywności czy symetrii tej błony, aktywności białek transportowych. Natomiast jeżeli nastąpi właśnie przerwanie takiej błony, to na pewno nastąpi wyciek elektrolitów z wnętrza komórki na zewnątrz i taki niekontrolowany wyciek nagły spowoduje nam ostry stan zapalny, który jest spowodowany nekrozą takiej komórki, czyli tą dezintegracją. Jeżeli chodzi o uszkodzenia właśnie fabryki energii, czyli tych naszych mitochondriów, to tutaj już wygląda to troszeczkę inaczej. Natomiast dochodzi przede wszystkim do zakłócenia funkcji łańcucha oddechowego. Łańcuch oddechowy jest to ostatnia część oddychania tlenowego komórki, w którym produkuje się najwięcej energii w tej komórce do procesów życiowych. Jeżeli nastąpi właśnie zakłócenie tych funkcji tego łańcucha, nastąpi wypływ cytochromu. Cytochrom jest to białko, które przenosi wzdłuż błony komórkowej wewnętrznej mitochondrium te elektrony i tam to powoduje właśnie, znaczy nie chciałbym tego opisywać, bo to jest bardzo długi proces, natomiast chodzi o to, że dzięki temu produkuje się energia. Natomiast jeżeli to zostanie właśnie zachwiane, tej energii nie będzie. Nastąpi właśnie wzrost reaktywnych form tlenu, czyli wzrost liczby wolnych rodników, które sieją spustoszenie dalej w komórce. No i nastąpi powolna apoptoza, ponieważ gdy zaczyna brakować energii w komórce, to komórka od razu nie umiera. Ona zaczyna ulegać właśnie powolnej apoptozie, czyli wie o tym, że już nie starczy jej energii, więc programuje swoją śmierć, więc nie wywołuje to tak ostrego stanu zapalnego jak nekrozy. Jeżeli chodzi o uszkodzenie jądra komórkowego i materiału genetycznego, to tutaj to sprawa wygląda znacznie gorzej, ponieważ jeżeli uszkodzimy materiał genetyczny, dojdzie albo do rozerwania błony jądrowej i uszkodzenia tego materiału, to uszkodzimy właśnie, rozerwiemy podwójną helisę DNA. Materiał genetyczny zostanie skondensowany, przez co nie będzie mógł brać udziału w procesach translacji, czyli nie będziemy kodować białek.
No i w takim wypadku albo komórka ulega apoptozie, czyli zaprogramowanej śmierci, albo pojawiają się w takim wypadku już mutacje genowe, gdy te uszkodzenia nie są tak liczne, żeby przyindukować proces apoptozy. Może też nastąpić uszkodzenie aparatu translacyjnego, czyli to są rybosomy. Rybosom składa się z podjednostki mniejszej i z podjednostki większej. Łączą się tylko na czas syntezy białek. Gdy zostanie zaburzony taki proces tej translacji, no to wiadomo, brakuje białek. Jak brakuje białek, to i brakuje hormonów i enzymów. Nastąpi zahamowanie wzrostu komórki i co w efekcie da właśnie apoptozę, czyli zaprogramowaną śmierć komórki. Jeżeli chodzi o akumulację takich jonów czy cząstek, na przykład srebra, to akumulują się one głównie w pobliżu komórek nerek, mózgu, wątroby czy jąder. I taka działalność na przykład jonów srebra przy komórkach nerki może powodować właśnie zmniejszenie przepływu krwi przez nerki, może powodować uszkodzenie miąższu nerek czy ogólne choroby układu moczowego. Jeżeli chodzi o mózg, to tutaj przede wszystkim możemy mówić o pyknozach neuronów i przekrwieniu opon mózgowych. W wątrobie następuje stłuszczenie czy marskość komórek wątroby, tkanek wątrobowych. No i następuje na przykład też zachwianie gospodarki glukozowej, czyli występuje większa podatność na zapadanie na przykład na cukrzycę. Jeżeli chodzi o jądra, to tutaj panowie przede wszystkim bezpłodność i obniżenie płodności, no i jak rak jąder. Wiele osób też stosując na przykład nanosrebro koloidalne, pijąc je, dziwi się, że nie może mieć dzieci. Szukają problemów w rzeczach, które często nie wskazują na te problemy, a problem jest taki, że nastąpiła akumulacja nanocząstek w pobliżu tego organu i po prostu nie możemy mieć dzieci. Jeżeli chodzi o takie podsumowanie, to właśnie najgorszymi rzeczami dla nas, stosując na przykład nanosrebro czy nanomateriały w niekontrolowanych warunkach, to jest właśnie proces apoptozy i nekrozy, bo obydwa procesy składają się właśnie na dysfunkcję narządów, powstanie licznych nowotworów czy zwiększenie podatności na ataki drobnoustrojowe. Wywołują też choroby autoimmunologiczne, czy zaburzają rytm dobowy i wywołują problemy z zasypianiem. Dlatego też, proszę Państwa, właśnie we wszystkim należy zachować umiar i stosować się przede wszystkim do zaleceń specjalisty w dziedzinie leczenia z wykorzystaniem nanomateriałów, ponieważ leczenie wewnątrzukładowe, na przykład jonami srebra, jest bardzo niebezpieczne. Takie jony ulegają akumulacji i one już, proszę Państwa, nie wyjdą z nas. Nie ma mechanizmu, który pozbywa się tych jonów z organizmu. Nie ma jakiegokolwiek systemu, który właśnie wydobywa z nas te jony czy nanocząstki. One tam cały czas są, cały czas się zniszczenie, cały czas są transportowane, ponieważ dostają się do krwiobiegu. Wiadomo, akumulują się w wątrobie czy w innych różnych tkankach, natomiast stamtąd też mogą się przedostać gdzie indziej. Takim dramatycznym i drastycznym przykładem zbyt dużej akumulacji na przykład jonu srebra jest choroba srebrzyca, która jest chorobą, z nią się da żyć, natomiast te zmiany, które ona powoduje, są zmianami nieodwracalnymi, nie da się już z niej wyprowadzić. Dziękuję serdecznie za uwagę.